Panie Karolo, czy jest Pan zadowolony, że uczestniczy Pan w takim pięknym plenerze malarskim tutaj i potem na balu? Ale oczywiście, bardzo mi się tu podoba, jest przepięknie i przeurocze i bardzo dobrze się bawię. A dlaczego Pan się tutaj tak świetnie bawi i nastrój ma taki kochany? Bo nastrój generalnie wszystkim nam się tu udziela, jest bardzo optymistyczny, bardzo pozytywny i wszyscy są zadowoleni, że tutaj jesteśmy i chyba to jest najważniejsze, iż wszyscy się dobrze bawimy. Jak się prowadziło taką aukcję i w ogóle bal? No przede wszystkim bal Fundacji Leny Grechowskiej to jest przepiękna inicjatywa, a dodatkowo w tym roku świętujemy dziesięciolecie Fundacji, więc to był, no, ciężko ukryć, wyjątkowy bal, który cały czas jeszcze trwa. Nasi goście, którzy licytowali w tym roku obrazy na aukcję, ale także inne przedmioty, mają przepiękne, wielkie, gorące, dobre serca i myślę, że uzbieraliśmy naprawdę całkiem dobre kwoty. No, bardzo nam się spodobał przy stoliku ten obraz. Przyznam, że nie znamy się za bardzo na sztuce, więc po prostu uznaliśmy, że jest fajny. A też znamy dosyć długo pana prezesa i grupę Arche i mamy poczucie, że robią dużo dobrego. No i chcieliśmy to po prostu wesprzeć. Ja chciałam powiedzieć, że będę chwaliła Pana i nawet jak mama się zapyta, czy Ania, gdzie ten obraz jest, to powiem, że u Pana Piotra w rękach jego. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło słyszeć, że tak Pani mówi i no, będzie miał u nas na pewno dobrze. Co Was zafascynowało, żeby kupić taką wylicytowaną piłkę? Przede wszystkim autograf oczywiście Szymona Marciniaka, jedyny w swoim rodzaju, ale też, co ważniejsze, szczytny cel, na który zostały przeznaczone właśnie wylicytowane pieniądze, nie tylko w tej aukcji, ale też i w pozostałych. Gdzie ta piłka będzie stała? W jakim miejscu? No, ta piłka będzie stała pewnie w moim pokoju, w jakiejś gablotce albo na szafce. Podoba Tobie się ta impreza dziesięciolecie naszej fundacji? Oj tak, bardzo wzruszające przemówienia Pana Władysława, Pani Anety. Także pełne wzruszeń dziesięciolecie. Jak się, Patrycjo, na tym balu czujesz dziś? Dzisiaj na tym balu jest przepięknie, uroczo! Tak mi się podoba, myślę, się popłakałam z radości, tak bardzo mi się podoba na tym balu. Kocham tańczyć z ludźmi, kocham ludzi. A kogo najbardziej tutaj kocham? Tańce, najważniejsze to tańce. Mi się bardzo wszystko podoba. Zachęcam do tańców i tak dalej i brania udziału w różnych imprezach takich.